Dzień dobry Państwu, ruszyła kampania wyborcza, oficjalnie, bez przeszkód. Można dozbierać podpisy, można się spotykać z wyborcami, oczywiście tam ostrożnie, bo ciągle są te ograniczenia, no ale coś wreszcie można zacząć robić. Największy handicap w tej batalii ma oczywiście prezydent Andrzej Duda, no bo on jest faworytem, on ma w tej chwili największe poparcie, on ma za sobą dość dużą maszynerię, która go wspiera i on się uczy. Cały czas się uczy. Ja to szanuję, panie prezydencie, ponieważ uważam, że dojrzały polityk powinien się rzeczywiście cały czas kształcić. Tylko kiedy pan sobie robi ferie od tego uczenia się, to niech pan nam da znać. To my wtedy będziemy wiedzieli, że musimy pańskie zapowiedzi traktować troszeczkę inaczej i inaczej oceniać, bo pan nam ostatnio zaproponował program Oczkowodne Plus. Ja się nie czepiam, to jest pewnie drobiazg, tylko on, wie pan, sygnalizuje coś bardzo niebezpiecznego i powinien pan moim zdaniem na to zacząć uważać. To jest takie pańskie marzenie, aby przy każdym polskim domu powstało oczkowodne jako symbol małej retencji. Pewnie Polacy by woleli, aby przy każdym oczku wodnym powstał dom albo co najmniej mieszkanie, ale rozumiem, że tamten program mieszkaniowy, coście go obiecywali, to poszedł raczej tak sobie, więc pewnie pan do tego już nie wróci. Ja mieszkam na drugim piętrze i nie wiem, jaki pan by chciał dla mnie zaproponować program Oczko Plus. Ja bym wolał osobiście, żeby to była jednak wyższa kwota wolna od podatku, ale to też pan obiecał 5 lat temu, nic z tego nie wyszło, więc rozumiem, że w tej kampanii pan do tego nie wróci, bo nikt by już w to nie uwierzył, byłby pan tu po prostu całkiem niewiarygodny. Rozumiem. Czy pan wie, panie prezydencie, ile osób w Polsce nie ma dostępu do bieżącej wody? Albo nie ma toalety u siebie w domu? To niech pan się dowie. I jeszcze raz przemyśli, czy warto Polakom proponować taki program. I jeszcze jedno, niech pan zwróci uwagę na to, gdzie pana ci pańscy ludzie sztabowi zawieźli, bo postawili pana w Sulejówku przed tym zbiornikiem wodnym, tylko to nie był zbiornik wodny małej retencji, to jest zbiornik wodny dużej retencji. Zbiornik małej retencji jest nieopodal, tylko jest teraz zasypywany, bo tam się będą dzieci bawiły. Warto na to zwrócić uwagę, bo wie pan, co się potem rodzi? Obciach. Tak mi się wydaje, kiedy ktoś coś proponuje w kampanii wyborczej, to coś musi być dla nas, obywateli, utylitarne, użyteczne. Ma powodować, że będziemy bogaci, a nasze życie będzie się toczyło wygodniej. Pan nam proponuje przekop Mierzei Wiślanej, ubrany w program Polski Ambitnej. Wie pan, ambitnym jest ten, moim zdaniem, kto może swoje ambicje realizować. Ktoś, kto nie może, bo go na to nie stać, jest marzycielem. To też bywa niepoważne, zwłaszcza w polityce. Pan nam proponuje port komunikacyjny Baranów, centralny. Nazwa podobno pochodzi od nazwy miejscowości, ale nabieram podejrzeń, że tam z tymi baranami mogło być trochę inaczej. Jeżeli polityk nam proponuje coś, co ma być wabikiem w kampanii wyborczej, to musimy w to uwierzyć i dostrzec korzyści dla nas. Obawiam się, że korzyści dla nas będą wynikały z ruchu w polskiej gospodarce. A ten może odrobinę zamrzeć, bo idą naprawdę ciężkie czasy. Nawet pańscy wyborcy w swojej większości uważają, że centralny port komunikacyjny to jest inwestycja, która powinna być zaniechana, a pieniądze przeznaczone na całkiem inny cel. Jest tylko jeden kłopot. Ci wyborcy pytani o to, czy im się taki plan podoba, nie wiedzą, że to jest pytanie, które zadaje im pańska opozycja. Panie prezydencie, polityk nie może być zabawny, a już na pewno nie może być śmieszny. Kiedy pan wygrywał wybory w 2015 roku, to wygrał pan dlatego, że z Bronisława Komorowskiego zrobiono człowieka zabawnego. Człowieka, który strzela do saren, nosi wąsy, jada bigos i skacze po krzesłach w japońskim parlamencie. Ani jedno, ani drugie, ani trzecie nie było do końca prawdą. To wszystko były półprawdy, ale w zupełności wystarczyło. Pan wczoraj wziął udział w przedsięwzięciu, które miało uratować rząd premiera Morawieckiego, nie bardzo wiem przed czym. Po prostu udowodniliście, głosując to wotum zaufania, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość w parlamencie. Czyli coś, co udowadniacie każdym ostatnio głosowaniem. Tu nikt nie miał żadnych wątpliwości, więc bardzo rozumiem, do czego miało to prowadzić. I czy było to poważne zagranie polityczne? Politycy opozycji twierdzą, że pan jest bardzo poważnym człowiekiem, który nagina konstytucję. Jest niebezpieczny, bo może łamać prawo. Pan się robi zabawny, panie prezydencie. W kampanii wyborczej to nie jest dobry moment. Wie pan, Ukraińcy sobie wybrali na prezydenta komika. Tylko tam ta umowa była od początku taka. Myśmy wybrali doktora praw.
kurczę, nie wiem. Szerokości.